i to jest chyba najlepsza droga, by nauczyć dziecko przeklinać. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, Zoo Baby Brown Bear, czyli Bober w skrócie. Dziś to jest to, o czym zajmiemy się dziś, moi drodzy. Pamiętacie takie sławne już klocki Dr. Star, które były na moim kanale? Klocki w cudzysłowie? To chyba klocki, które mnie dotychczas najbardziej sfrustrowały i nie wiem dlaczego, kurczę, dalej sobie to robię i kupiłem inne podobne klocki, bo powiedziałem sobie wtedy nigdy więcej, a dziś robię to znów, wracam do podobnych klocków. No i cóż, tutaj mamy nawet opis, że mózg może nam się zlasować, no tutaj, że facepalmy będziemy sobie walić non stop, no i że tutaj przede wszystkim jak nam się zlasuje mózg i odwalenia sobie tych facepalmów, no widzicie, zamiast mózgu będziecie mieli znak zapytania. Zostaliśmy oszczerzeni, moi drodzy, natomiast nie mam pojęcia, czemu ja sobie cały czas to robię, czemu wydałem 5 zł na coś takiego. Patrzcie, to ma w ogóle jeszcze wersji. Chciałem mieć kaczuszkę, ale stwierdziłem, że będzie zbyt prosta. Nie wiem czemu, cały czas masochistycznie sobie takie rzeczy robię. Znów producent zastanawia się, czy to jest na pewno, czy aby na pewno to jest zabawkę. No ja mu się nie dziwię, bo to jest śmierć w pudełku, moi drodzy. To jest śmierć i to nie jest łagodna śmierć, moi drodzy. Ja już widzę te study, tak? Study w cudzysłowie, moi drodzy. Ja już to widzę. I dla porównania, bo nie wiem, czy widzieliście Dr. Star, spójrzcie, tylko nie dotykaj go na miłość klockowską czasem klocku. Jak ma się klocek 4:1 do tych klocuszków? No widzicie, dobra, nie stracę, dotknę, ale kurde, klocek idzie do odkażenia. Jak ci ludzie co Czarnobyl czyścili co najmniej. Od razu zaraz pójdzie. No moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Mamy tu kupę mikrusków. Znacznie mniej niż przy Doktor Starze i tylko to może zapewnić mi życie. Natomiast moi drodzy, instrukcja, już widzimy, jaka maciupeńka. To jest znów ta sama instrukcja, co była w Doktor Starze. Budowanie od dołu do góry, równolegle. Kurde, najpierw każą budować górny poziom, go nałożyć później na dolny. No miks konkretny, prawie jak mój miks 50 kg klocków, który kupiłem ostatnio, tego oryginalnych Lego, który był na moim bazowym kanale z Lego, tu sobie możecie obejrzeć, jak nie widzieliście. Chcecie zobaczyć 50 kg wartościowego kloca? Wejdźcie tak, bo dziś tu finished optymiści, ale dziś tu nie czeka nas nic dobrego, nic pozytywnego, tak jak tam. Moi drodzy, tak wygląda sfiniszowany finish him bubr. No a my cóż, sam się na to pisałem, sam wyciągłem z portfelika 5 zł, nikt mi nie trzymał pistoletu przy głowie, jeszcze przynajmniej, ale czuję, że jak kurczę kiedyś się zdenerwuję i powiem, że likwiduję ten kanał, bo psychicznie już nie dam rady, to któryś z fanów powie, że idzie tu z pistoletem przyłożyć mi go do głowy, a jak ja już czuję te pod rękami te małe klocki, już zostaje powoli palpitacje. Dobra moi drodzy, sam chciałem, okej, trzeba być mężczyzną. Ja to zbuduję, na waszych oczach, na speedbuildzie, moi drodzy, na speedbuildzie. Tam próbowałem was budować staro na speedbuildzie, nie udało się, bez jaj. Ale dziś, moi drodzy, mamy do czynienia z mniejszym zestawem, więc postaramy się zrobić to na speedbuildzie, moi drodzy. Więc ja już tutaj nie zagaduję. Jeżeli nie przeżyję, jeżeli się już nigdy nie zobaczymy więcej, to wiedzcie, że nawet was... No nie... Nawet was lubiłem, miałem powiedzieć, ale spójrzcie na tą instrukcję, no co my tu mamy zrobić? Nie, no dobra, próbujemy, moi drodzy, próbujemy budować, nie trać, no, no. Thank you.
I tak, moi drodzy, prezentuje się gotowy zestaw. No i cóż ja mogę powiedzieć? Jeżeli jesteście fanami cierpienia, no to tak, to jest dobry sposób, by się uszczęśliwić, to na pewno. Jeżeli macie kolegę, który jest fanem SM, to lepszej przyjemności mu chyba w życiu nie sprawicie. Jeżeli jesteście rodzicem, który chce rozważać, by kupić takie coś swojemu dziecku, no to, drogi rodzicu, widocznie chcesz nauczyć swoje dziecko przeklinać. I to jest chyba najlepsza droga, by nauczyć dziecko przeklinać. Moi drodzy, no wiele o tym powiedziałem już właśnie przy doktor Starze. Czy ja tu mogę coś rozwijać temat? Dostajemy znów kilka klocków, które, no, znaczy mniej niż doktor Starze, chyba takich randomowych klocków, które sprawiają wrażenie, że jakby to rzucają te Chińczyki do środka, a tam pół zestawu więcej, a olaj tutaj tak kosztuje grosze. No tak zapewne jest. Moi drodzy, na pewno coś lepiej niż doktor Starze, ale to chyba dlatego, że po prostu lubię bobry, tak? Z pełną tutaj już świadomością, w pewnym momencie się kapłem, że podmieniłem te okrągłe, powinny być jako oczka, a nie odwrotnie. Ale kurde, nie rozmontowywałem już tego, bo całość bałem się, że wiecie, jak zacznę mocniej tu dociskać, mi się rozpadnie, a przecież to by była katastrofa i ja już bym tego nie ruszył więcej. Moi drodzy, minimalizm, makromalizm nawet bym powiedział, no nie wiem, kim trzeba by być, by się tym jarać. Nie, naprawdę, ludzie drodzy, przy tym idzie tyle stracić nerwów, tyle naszargać sobie tych nerwów, tyle, no, cierpliwości to może nauczyć, ale to po prostu nie, moi drodzy, to jest złe, po prostu to jest złe. Ciut lepsze niż doktor Star, ale to jest tak złe, że mnie aż zęby bolą. Ten bober, no po prostu nie czochrałbym takiego bobra ani na swoim, ani na waszym miejscu, absolutnie. No spójrzcie, jak to wygląda. Nie, i jeszcze raz wielkie nie. Ja to robię tylko dla was i proszę was, nie zmuszajcie mnie, bym robił to więcej. Ale pewnie tak się filmik dobrze obejrzy i będę musiał kupować tego więcej i robić tego jeszcze więcej. Nie, moi drodzy, ZooBaby z jakiejś tajemniczej firmy, nawet nie wiem, co to jest, ale ZooBaby Spring Story. No nie wiem, komu oni chcą to story opowiedzieć, ale ja z tego story wysiadam, moi drodzy, naprawdę. Masa nerwów, z tym nie da się nic zrobić, to jest właściwie niebawialne, no bo jak się tym bawić, no co mamy sobie tak się ruszać, no spoko, ale to sobie lepiej kupić plastikową zabawkę za jakieś niespodzianki, w ten sposób się poruszać. Pobudować nie pobudujemy, aczkolwiek kto wie, może czas zmieszać to z doktor Starem i zobaczyć, czy się z tego da się budować. Nie, no wątpię, moi drodzy. Jeżeli możecie, unikajcie, uciekajcie. Jak wam rodzice chcą to kupić, powiedzcie, że wyrośliście. Nawet jak macie 3 lata, powiedzcie, że wyrośliście z klocków. Że nie, że wy się chcecie bawić granatami i minami przeciwpiechotnymi, ale nie boberkami z... Nie. Naprawdę. Takie klocki zniechęcają do robienia WTF-ów. Mimo wszystko, dzięki za kolejny wspólny odcinek, że byliście tu ze mną, że jakoś wytrzymaliście chociażby ten speed build. Ale nie, ja muszę sobie zrobić przerwę chyba.